Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Frobry Szlak. Wkraczamy w ten magiczny moment, kiedy podsumowuj, podsumowujemy, no, trudne słowo, yy, miniony rok czy mijający, bo nagrywamy jeszcze w 2023, ale zdaje się, nie mam teraz. Yy, Kalendarza w zasięgu ręki musiałbym się trochę zbytnio wychylić, ale chyba emisja tego materiału już będzie w roku przyszłym. No ale mimo wszystko czas podsumowań, ostatni tydzień grudnia i pierwszy tydzień stycznia to jest zawsze ten moment, więc dzisiaj będziemy podsumowywać, jak te ostatnie 12 miesięcy, co wstrząsnęło Polską i Polakami. Moimi Państwa gościem dzisiaj, jak widać na załączonym obrazku, redaktor naczelny Myśli Polskiej Jan Engelgard. Witam serdecznie. Dzień dobry koledze i państwo. Na początku, oczywiście, zachęcam do zostawiania kciuków w górę subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane w opisie. Trudno znaleźć temat, od którego można zacząć, bo nawet te ostatnie dwa tygodnie to jest, to, to jest taka kopalnia tematów, że to trudno zmieścić w jednym programie. No ale zasadniczy punkt chyba ostatnie dwa i pół miesiąca, no to jest agonia rządów PiSu, upadek PiSu i należałoby zadać pytanie, czy to już jest koniec Prawa i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński też ma już w końcu odejść na emeryturę, no wiadomo, no zapowiada, ale to ja uwierzę osobiście jak zobaczę, ale czy to jest rzeczywiście koniec, czy już czekamy tylko na ten osinowy kołek, czy może jednak demony powrócą? Ja bym od tego za... no, dla niektórych demony, dla niektórych yy, powrót właściwej opcji. Ja myślę, że przedwczesne jest grzebanie tej formacji, obojętnie jak będzie ewoluować. Zresztą taki się ukazał w Rzeczpospolitej postrzegający tekst, no bo teraz wszyscy ci, którzy w tej chwili władzę objęli są w euforii, że właśnie dobijamy potwora. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że PiS te wybory wygrał, zdobywając 35%, co po ośmiu latach rządzenia jest wynikiem bardzo dobrym. Więc na pierwsze pytanie odpowiadam, że to nie jest jeszcze koniec PiSu. Natomiast oczywiście pytanie, które dla nas powinno być ważniejsze, jakiego PiSu? Bo obawiam się, że kierownictwo PiSu nie wyciągnęło wniosków. Z tego, dlaczego utraciło władzę, wygrywając wybory, bo to jest największy szok dla tej partii. Ale przecież ona pracowała usilnie przez te 8 lat, a może nawet nie 8, bo jeszcze mamy tą pierwszą koalicję z lat 2005-2007 i ta sprawa z ministrem Mariuszem Kamińskim, którą można sk skomentować tak, jak wykańczaliśmy swoich sojuszników. No I to, Jeżeli oni szukają odpowiedzi, dlaczego wygrywa Przegrali, to trzeba sięgać już do tamtych lat. Znaczy, wykańczanie sojuszników e, sprawiło, że wszystkie formacje polityczne, które chcą zachować jakąkolwiek autonomię, i, a nawet są zbliżone do PiSu programowo, jak diabeł święconej wody, boją się układu z PiSem. Także PiS pracował usilnie na to, żeby nikt z nim nie chciał współpracować, i nagle okazało się, że no mamy 35%, ale nie mamy większości. Więc to jest największe, jakby no nazwijmy, wydarzenie tego roku 2023, to znaczy utrata władzy przez PiS w wyniku usilnych działań na tą rzecz, żeby tą władzę utracić. Bo to, że skleciła się ta koalicja przeciw nim, to było jasne, ponieważ te wybory. Które jeszcze pamiętamy? Pamiętamy, że programy się nie liczyły. Liczył się tylko odsuwamy pis od władzy. Mogą być lewacy, LGBT-owcy skrajni, mogą być prawicowcy, chociaż w mniejszym stopniu, wszyscy pod jeden sztandar. No i okazało się, że to było skuteczne. Na razie jest to koalicja. Najpierw to była koalicja strachu, a teraz jest koalicja triumfu. Zobaczymy, jak długo potrwa. Ale to pytanie, które tutaj kolega zadał, yy, czy PiS to już jest koniec, yy, dlaczego ja uważam, że jest to zasadnicze pytanie? Dlatego, że te 35% elektoratu to jest elektorat w sumie patriotyczno, nazwijmy, prawicowy, najogólniej mówiąc, bo tam są różne segmenty. Na przykład, który kiedyś był w lpr który jeszcze pamięta czasy ZHN-u, to nie są pisowcy, tacy klasyczni, oni zostali w dużej mierze zindoktrynowani, przeciągnięci na tą stronę bo z różnych powodów, ale to jest elektorat, po który ktoś mógłby sięgnąć. Oczywiście, pis będzie robił wszystko, żeby ten elektorat zachować przy sobie, ale taktykę, którą obrał po utracie władzy, jest szaleńcza, moim zdaniem. To znaczy, mitologia smoleńska, Kolejne powstania, stan wojenny. Oni nie mogą się z tego wyzwolić. A tu trzeba pokazać perspektywy. No, kraj jest przed różnymi zagrożeniami natury współczesnej, a nie historycznej. No, ciągle wyciąganie, że to jest 13 grudnia, jest śmieszne. Notabene z różnych powodów, bo na przykład pani Jaruzelska, czyli córka generała, w tej chwili jest ostoją wolnych mediów. <laughs> Prawda, a nazwisko Jaruzelski. W Polsce zrobiono dużo, żeby się kojarzyło z czymś przeciwnym. Dlatego z punktu widzenia jakby opcji narodowej uważam, że to co się będzie działo w pis może mieć znaczenie, ale jeżeli oni nie wyciągną wniosku, będą się tak dalej zachowywać, to trzeba będzie ten elektorat odbić. To znaczy dać tym ludziom, którzy głosowali na PiS możliwość wyboru, że słuchajcie, Patrzcie, oni doprowadzili, owszem, może mieli jakieś sukcesy, i tak dalej, popieraliście ich, ale to nie jest perspektywiczna formacja. Proponujemy takie rozwiązanie. Tutaj teoretycznie konfederacja szeroko pojęta, wieloskrzydłowa, mogłaby być taką alternatywą. Zresztą PiS cały czas się tego obawiał, stąd też walczył z tą konfederacją, wykluczając ją z grona sojuszników ewentualnych po wyborach. Dopiero po wyborach mówi: no, jak to nie przyłączycie się do nas. No, no, nie przyłączymy się. To samo z PSL-em. Przecież widać już wyraźnie, że od strony ideologicznej, programowej, PSL w tej koalicji jest nienaturalny. No, bo to nie jest koalicja mówię o rządzie Tuska i tej koalicji koalicja programowa, tylko koalicja strachu, a teraz triumfu i odwetu. Także tak to smutno się raczej skończyło dla PiSu. Ale czy dla Polski to jeszcze jest pytanie otwarte, wszystko zależy od tego, jak, jak to wykorzystamy. Natomiast jak tu kolega wspomniał, że ostatnie dwa tygodnie no to nam wystarczyły wrażeń za cały rok, no to trochę jest tak, w tym prawdy, aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę, że najważniejszą datą w roku mijającym, czyli 2023, był 15 października, czyli te wybory. Z różnych powodów, właśnie styk, że to był taki początek końca, znaczy to był początek końca pisu, bo on jeszcze dwa, dwa miesiące się utrzymał przy władzy. I wokół tego w zasadzie ten cały rok się obracał, dlatego że już te przygotowania do wyborów przetrwały no, miesiącami. I dlatego kończąc ten wstępny głos, tak, zgadzam się, natomiast uważam, że to nie jest jeszcze koniec PiSu definitywny, ale zależałoby jego przetrwanie od przekształcenia się personalnego, nastawienia się inaczej do robienia polityki. No przecież nie można ciągle Antoniego Macierewicza dawać na, na pierwszą linię ze swoimi teoriami i tak dalej, bo ten elektorat, nazwijmy smoleński, on jest duży. I to jest problem dla również PiSu, który na przykład gdyby miał nowe kierownictwo, bo kolega mówi, że prezes odejdzie, jak zobaczymy to naocznie, ale on może odejść i nie odejść, prawda? Że niby odejdzie, a dalej będzie kierował. Więc jeżeli nie zrezygnują z tych kilku punktów żelaznych, smoleńsko-sentymentalno-powstańczo-romantycznych, no to już do władzy nie wrócą. Bo wszyscy będą się bać, a oni już w większości takiej, żeby sami rządzili, to raczej nie zdobędą, no chyba żeby nastąpiła jakaś gigantyczna katastrofa w obecnej koalicji. Także dzisiaj nie możemy tego definitywnie powiedzieć, co z dalej z pisem, ale ja bym był raczej zwolennikiem, Przejmowania po prostu elektoratu pisu tego narodowego czy katolickiego no z różnych opcji, dlatego że wtedy pis skurczony do pewnych rozmiarów może być łatwiejszym partnerem, na przykład, prawda? Bo w tej chwili, jak on miał taką przewagę, to on mógł dyktować warunki każdemu. I stał się arogancki pewny siebie i jakby sprowadzić. Na no że na swoim przykładzie, to potem Jak liga polskich rodzin. Niektórzy widzowie pamiętają, była taka formacja. W samorządzie województwa Mazowieckiego miała siedem mandatów i utworzyła, weszła do koalicji uwaga, z Pisem, PO i PSL-em. Te kluby w Sejmiku wszystkie też miały po siedmiu yy, radnych, czyli yy, równowaga była idealna. I proszę sobie wyobrazić, że była to najlepiej funkcjonująca koalicja. Z perspektywy, bo nieraz się spotykam z tymi kolegami, którzy byli w tamtej koalicji, a jeszcze są w grze w samorządzie województwa, i oni najchętniej tą koalicję wspominają. Czyli równowaga czasami jest bardzo dobra dla wszystkich stron, bo nikt nie jest w stanie zdominować innego. Natomiast my żyjemy w duopolu, to znaczy, że PO jest partią dominującą po dawnej opozycyjnie, obecnie rządowej, a PiS, no to w zasadzie dominuje, no bo przecież za poważne tych republikanów czy tam kukizowców nie weźmiemy, no bo to, to nie jest partner dla, dla PiS-u. Także tak w pierwszej rundzie byśmy zarysowali sytuację. No tak, tutaj, tutaj powiedzmy też szczerze, że z drugiej strony teraz PiS chyba rzeczywiście postępuje według planu Platformy, który, który chyba ta cała awantura wokół mediów, ona z jednej strony podaje tlen, mobilizując twardy elektorat, ale dąży do zamknięcia PiSu w getcie. I dla platformy to jest świetna sytuacja. Dla nas to jest wieść tragiczna. No nie wiem, czy tragiczna, dlatego że jeżeli elektorat pis to jest jednak 6-7 milionów, to ilu jest tych, nazwijmy, chętnych zamknięcia się w getcie? Połowa, jedna trzecia, a ta druga zacznie zerkać. Tym bardziej, że nie sprawdzają się kasandryczne przepowiednie, że wszystko zabiorą. Prawda? Bo to było takie straszenie elektoratu, że słuchajcie, jak oni dojdą do władzy, to wszystko zabiorą czternastki, trzynastki, a, a Platforma jeszcze dodała. Więc ten czynnik dla wielu ludzi. Popierania pisu był decydujący. No, może i złodzieje, i tą propagandę robią prymitywną, ale dają. Może i kradną, ale nam też dają coś. No to ten motyw już odpada. Czyli dla części nieideologicznego elektoratu pisu nie ma już konieczności popierania pisu. Tylko jeżeli to jest elektorat, nazwijmy taki tradycjonalistyczny, prawicowy, to on, jeżeli by nie chciał głosować na pis, to musi mieć alternatywę. Ja nie wierzę, że ten twardy, że to getto, o którym kolega mówił, które w tej chwili panowie tam Macierewicz i tak dalej robią, to jest 35%. Tego nie ma, to nie jest 35%. Więc no, Warzecha ocenia, że jak tak dalej pójdzie, to zjadą na 15% i to będzie ten naprawdę taki no, już utwardzony żelazny lektora. Także scenariusz jest wiele. Na pewno PIS będzie dążył do tego, żeby po prawej stronie od niego nikt się nie rozwinął. To znaczy, konfederację zachować przy tych siedmiu, ośmiu góra procent, a najlepiej ją rozwalić, tak żeby nie było konkurenta i żeby ten elektorat, który głosował na nich, nie miał wyboru. No to jest ta strategia, prawda? Natomiast przy mądrej polityce stworzenia alternatywy, to nie będzie przeciwko PISowi czy temu elektoratowi, to będzie podanie ręki. Natomiast ja uważam, że, bo to jest pytanie: jeżeli rzeczywiście Jarosław Kaczyński by całkowicie przestał mieć wpływ na PiS, no z różnych powodów, prawda? To czy ta formacja się utrzyma jako jednolita? To jest pytanie. Z reguły takie formacje dyktatorskie, rządzone po dyktatorsku, nie, nie przetrwają, kiedy prezes się kończy. Tam zresztą tych napięć jest dużo i tak dalej. I Wtedy może być ciekawie, musi nastąpić nowe rozdanie na prawicy. Szeroko pojęte tak to powiedzmy, bo to termin jest może wyświetlany, ale powiedzmy, na prawicy. E, dlatego, że PiS już e, niczego konstruktywnego nie stworzy. To, co miał, to już e, 8 lat to jest wystarczające. E, natomiast teraz stoimy przed problemem znacznie poważniejszym, to znaczy, ten rząd jest ideologiczny. Ten rząd nie będzie stawiał oporu taki, nawet jaki PiS stawiał z różnych powodów. Czy koniunkturalnie, czy szczerze, czy nie, to były różne dyskusje. Mówiono, że dla elektoratu stawiał, a w rzeczywistości z Unią Europejską kolaborował we wszystkim. To, to nie jest takie ważne. Natomiast ważne jest to, żeby, żeby PiS no, nie był już całkowicie dominującą siłą na prawicy, ale to jeszcze jest daleka droga. I w, na pewno w roku nadchodzącym, 2024, jeszcze być może na to pytanie nie odpowiem. No dobrze, to przejdźmy dalej. No, właśnie, nowy rząd. Czego się możemy spodziewać tu, kolega już zarysował, że walki ideologicznej na pewno to jest więcej niż pewne, już mamy jakby pierwsze symptomy, ale czy w kwestiach takich zasadniczych, jak na przykład polityka gospodarcza czy zagraniczna przede wszystkim? Będzie jakaś zmiana paradygmatu, czy wręcz przeciwnie. Gospodarcza to jest dla mnie zagadka, dlatego że jeżeli nowy rząd zacznie demontować wszystko, co powstało bądź urodziło się w okresie rządów PIS-u, no przykład weźmy. Centralny port komunikacyjny. No to kolegę powinno jako dawnego mieszkańca Zgierza interesować, no bo ten port był tak między Warszawą a Łodzią. Zdania są podzielone. Ale raczej oni nie zrezygnują z tej, z tej inwestycji z różnych powodów, również ze względu na międzynarodowe różne układy, bo przecież wiemy, że przy tym projekcie no, chodzili i Izraelczycy, i Amerykanie, więc oni z tego nie zrezygnują. Dla mnie jest ciekawe, co zrobią z Orlenem, bo y, oczywiście y, narzekaliśmy, czy opozycja narzekała, że Orlen jest wykorzystywany. Do realizowania polityki PiSu, na przykład na odcinku mediów, no, no, był wykorzystywany politycznie, ale jednocześnie nie da się zaprzeczyć, że powstał no, dosyć duży podmiot, który jest graczem w skali europejskiej. I co? Teraz Platforma rozmontuje to i wróci do duopolu Lotos, orlen no, chyba raczej nie. Oni mówią, tak, będziemy badać i tak dalej. I takich przypadków można wybienić więcej, że oni sami nie wiedzą, co z tym zrobić. Racjonalne z punktu widzenia polskiego byłoby to, że to, co dobre i funkcjonuje, nie należy likwidować no. ani nie należy grzebać przy tym. Ja przypomnę, że poprzednia ekipa Tuska, no to miała takie, takie skrzywienie: prywatyzujmy wszystko, prawda? I w tej chwili zdaje się, że Tusk nie jest już zwolennikiem. Takiej polityki, która doprowadziła w wielu przypadkach do jakby utraty przez nich twarzy i przegrania wyborów, więc będą raczej na, na gospodarce będą ostrożnie. Natomiast nie będzie już żadnych hamulców przed realizacją zielonej rewolucji i tutaj te, te wszystkie ochy, achy, że przelew 5 miliardów, przecież te pieniądze. Są ordynarnie na Zieloną Rewolucję i pójdą do firm no, głównie niemieckich, wiatraki i tak dalej. My z tego nic nie będziemy mieli. My, przeczytałem w, w, dwa dni temu taki wywiad z gościem, nie pamiętam nazwiska, z agendy jakiejś ONZ-owskiej, właśnie od Zielonej Rewolucji. On ma pilnować i naciskać na polityków, żeby to realizowali. No to ta wizja to jest w ogóle science fiction. On mówi w gniazdku to na 100% prądu z gniazdka. To 95% to z zielonej powinno być energii, czyli wiatraki i fotowoltanika, tylko 5% to z tradycyjnych, to, to jest ich utopijna wizja i platforma będzie to brnąć. Ja przypomnę, że jest taka partia w Polsce jak Zieloni. Całe szczęście, chociaż właśnie. Oni nie są ma tego, w koalicji, dodam. W koalicji jest ministr, wiceministrem jedna z tych szefowych tej partii. Kompletny odlot, zindoktrynowana i tak dalej. Ja myślałem, że to jest tylko tak na przyczepkę, a one weszły do rządu. I ta partia Zielonych oczywiście jest listkiem figowym, żeby się w Europie pokazać. Nie, nie, u nas też są Zieloni, ale przecież problemem jest to, że tą agendę realizują i duże partie, a nie to, że Zieloni. Zieloni w Niemczech byli, byli potęgą. W tej chwili ludzie się zorientowali, że to jest wielkie oszustwo. U nas to jest kabaret raczej, ale, ale jest pani wiceminister. A Platforma z, rzuca się, pierwsze, no pierwsza ustawa już wpadka, no to były wiatraki. Więc z tego punktu widzenia nacisnąć cięcie na pedał zielonej rewolucji będzie, ale można też zadać pytania, a czy PiS by hamował to? No przecież wiemy jak było, prawda? No kto wyburzył elektrownię w Ostrołęce? Elektrownia w Ostrołęce miała być na węgiel. Złośliwi mówią na ruski, ale jak mówił Lech Wałęsa, kiedy był jeszcze dobry, mówi, nieważne czy kot jest biały czy czarny, tylko czy łowi dobrze myszy. I ta elektrownia oczywiście miałaby już nowoczesne urządzenia filtrujące i tak dalej. Nie byłaby żadnym zagrożeniem dla ekologii, ale ideologia zwyciężyła i oni wyburzyli. No to jest skandal, ale tego się nie da powstrzymać, bo nie ma partii politycznej, która by powiedziała stop. Dlatego, że nie ma też kraju, który by powiedział stop. Niektóre udają, że biorą udział w Zielonej Rewolucji, ale mówią, to się nie uda, musimy to przeczekać. Zresztą teraz był szczyt w Dubaju, gdzie kraje arabskie, które jakby wzięły kierownictwo, tego ruchu, No bo zorganizowało u siebie szczyt 100 tysięcy gości, ale w zasadzie czuwali nad tym, żeby te zapisy były takie, że można je interpretować i jak Szejka nacisnęli, no dobrze, to kiedy zrezygnujecie z kopalin, a no on mówi, żadnej zmiany nie będzie, więc jest nadzieja, że to się zawali ta zielona rewolucja, ale niewątpliwie rząd Donalda Tuska, będzie gorliwym wykonawcą wszystkich tych szaleńczych założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej, które już doprowadziły Niemcy na skraj recesji. A jeszcze kolega pytał: oprócz gospodarki, politykę zagraniczną, nie spodziewajmy się zmian. Zresztą pierwsze ruchy to już chyba nasi widzowie wiedzą. Pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych w Kijowie. Co prawda, Tusk najpierw był w Brukseli, co było naturalne, ale już też teraz się wybiera do Kijowa i te wszystkie anuncjacje Pawła Kowala, który jest szefem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, obsadzenie Andrzeja Szeptyckiego ministrem nauki, członka Związku Ukraińców w Polsce, no chyba nie pozostawia złudzeń, Czyli będzie tu polityka taka, jaką prowadził PiS, z różnicą taką, że PiS, wiedząc jakie, są, jakie jest nastawienie jego elektoratu i będąc trochę zmęczony tym, jak Ukraińcy ich w konia zrobili, czy ta ekipa w Kijowie, trochę miał dystans, przynajmniej na zewnątrz. To w tej chwili nie będzie tego dystansu, z prostego powodu. Elektorat Koalicji Obywatelskiej jest wściekle proukraiński i antyrosyjski. Pisowski też był antyrosyjski, ale był też trochę antyukraiński. Więc jeżeli będzie zmiana, to moim zdaniem na gorszy. To nie znaczy, że tęsknimy za powrotem prezesa i jego partii do władzy, ale oceniamy sytuację, prawda? Także tak to wygląda. Początkowo wszyscy mówili, no nie, no gorzej być nie może. Otóż proszę Państwa, może być gorzej. No, weźmy teraz sprawę takie: no. Ideologiczne, bo kolega tu wspomniał też. No, kto był dwa dni temu głównym fetowanym gościem na salonach rządowo-sejmowych? Jerzy Owsiak, którego pis powiedzmy szczerze, otrzymał no, na dystans, to znaczy, on miał dostęp do prywatnych telewizji, co można uznać jest normalne, to jest sprawa tych telewizji, ale nie miał dostępu takiego, jakby chciał, do telewizji publicznej, do instytucji państwowych. No to teraz już ma. No Jak usłyszałem, że wojsko ma się zaangażować w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to przypomnę, jak był błaszczak, słusznie był krytykowany, że wojsko służyło do tego, żeby organizować pikniki. Czyli było odciągane od zadań które, szkoleniowych, tam i tak dalej, tylko brało udział w niekończących się kampaniach wyborczych piknikach. No to jak teraz zinterpretować to, że wojsko teraz ma wszystkie siły, logistykę i tak dalej do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Toż, cholera, może lepsze były te pikniki. No, no, chociaż i to źle i, i to niedobrze. Także widzi kolega, nie jesteśmy zadowoleni, ale tak jak mówiliśmy już w wielu naszych programach, rządzą dwie formacje postsolidarnościowe ze wszystkimi minusami plus, no ja powiem w ten sposób, że ciekawa jest opinia Węgrów na ten temat i ona jest krytyczna. To znaczy oni PiS uważali za partię wariacką. Jeżeli chodzi o odcinek wschodni, na przykład przypomnę, Wiktor Orban po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, no to było już dosyć dawno, sześć godzin rozmawiali gdzieś pod nowym targiem. To z otoczenia Orbana takie wyciekło opinia, że on podobno powiedział: Spędziłem sześć godzin z szaleńcem. <laughs> Ale mimo to na odcinku europejskim, czyli imigracja, zapędy Brukseli federalistyczne, mogło, dalej ta współpraca była. polsko węgierska teraz nie będzie. I Balasz Orban, jeden z, nie mylić z Wiktorem Orbanem, to jest doradca Orbana, ale to nie jest rodzina, napisał taki artykuł, że rząd polski jest przetkany ludźmi Sorosza i lewakami. Prawda? I że teraz nie możemy już liczyć nawet na tą cząstkę współpracy, jaka była jeszcze w czasach rządu Morawieckiego. Tak to niestety wygląda, ale musimy oceniać sytuację taką, jaką jest. No sytuacja nie jest wesoła. Ja się obawiam, czy, no bo na razie jest wojna o TVP, no ale na przykład niektóre portale dalej są blokowane, mimo że szefostwa służb już się zmieniły. No czy... Minie trochę czasu, trzeba będzie znaleźć nowego wroga. Wendetta na pisie się wyczerpie, no bo nie wiem, posadzą lub nie posadzą Kamińskiego z wąsikiem i tak dalej, i tak dalej. No i zaczną szukać, prawda, znowu ruskich honód. Zgadzam się. To znaczy, na razie ich zajmuje walka z czyszczeniem pisu, co potrwa trochę, więc. Ale my tutaj, bo kolega wspomniał o tych portalach, no między innymi Myśl Polska no na najwyższy czas, dalej to wszystko jest blokowane. My po Nowym roku występujemy do ministra koordynatora służb specjalnych o odblokowanie, bo to była bezprawna decyzja, bo za tym nigdy nie przedstawiono jakby uzasadnienia tej decyzji. Zobaczymy, aczkolwiek ja uważam, że w tym kręgu obecnych kierowników służb specjalnych, pewnie uznają, że ta blokada była słuszna. Jak przeczytałem wywiad z panem Wojtunikiem, który był w służbach specjalnych tam wysoką postacią jeszcze w, rząd, w czasie rządów PO, jest wyborczej w sobotnio-niedzielnej czy tej noworocznej, no to włos się na głowie je, że to co on mówi, to jest PiS do kwadratu. Oczywiście on atakuje PiS, ale za co on atakuje PiS? Że jest to partia putinowska. No to proszę sobie wyobrazić, tego, co, czy my dla nich będziemy. Więc yy, ja bym tutaj nie liczył na to, że teraz wróci praworządność. Yy, no bo yy, nawet w sprawie tej telewizji, no wiadomo, ta telewizja nie była bohaterem naszego romansu. No ale jak się zabrali za to, no teraz ludzie niektórzy zaczynają mieć już wątpliwości, jak tam wywalono tego. Marka Sierockiego, który no, o muzyce sobie mówił i tak dalej. No jaki on był, ale wie, ja wiem z czego to się bierze. Ponieważ część elektoratu Koalicji Obywatelskiej to jest no nazwijmy e, zindoktrynowana taka kołtuneria Are bo oni często mówią, że tam jest kołtun katolicki, narodowy, ale u nich też jest kołtun. I ten kołtun liberalny mówi, nie bracińców, wszyscy, co, którzy kolaborowali z tamtym systemem czyli z pisem muszą ponieść konsekwencje nawet jeżeli się nie zajmowali polityką tak jak Marek Sierocki to jest efekt proszę kolegi Michał Szczerba na przykład notabene bene dawny działacz AWS-u więc można powiedzieć też częściowo z takich okolic pisowskich się wywodzącego domaga się co w drugim wpisie likwidacji Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Paderewskiego i Dmowskiego i tutaj on nie zajmuje się tym, że ten instytut, no owszem powołany tak czy inaczej, ale zajmuje się dziedzictwem nie tylko Endecji, ale i Paderewskiego, tylko dlatego, że pompował pieniądze do tych, do tych organizacji. No to niech zrobią tak, żeby nie pompował, chociaż oni też będą teraz pompować pewnie i do Wsiaka i tak dalej. To wszystko jest hipokryzja. Robią to samo tylko Arebur. Dlatego kolega ma rację, że nie możemy liczyć na to, że praworządność wróci i ktoś napisze do nas list z tych służb, że przepraszamy, ale to było nadużycie i że założenie blokady jest sprzeczne z konstytucją. I nawet ta ustawa, która naciągana była przecież telekomunikacyjna, która była przeciwko terroryzmowi, w ogóle się nie nadawała do, do zastosowania w tym przypadku. Na to bym nie liczył, ale wykonać musimy ruch, bo może się przyjąć. Nie rozczarujemy. Zawsze trzeba mieć nadzieję. No, miejmy, miejmy nadzieję, a czy mamy jakieś. No już dobra, zostawmy tą politykę. Czy jeszcze jakiś wątek należałoby poruszyć z tych może wydarzeń trochę lżejszych ostatnich 12 miesięcy? No proszę kolegi, to jest trudne pytanie, bo z reguły. Mieliśmy takie, o właśnie tego typu wydarzenia, że ktoś kogoś tam opluł, albo ten przegrał, a ten i tak dalej. Ale z jakiej dziedziny byśmy tutaj znaleźli, sobie politycznej? No, wie kolega, ja bym jednak, i tu kolega na pewno będzie zadowolony, uważam, że takim wydarzeniem była akcja gaśnicza. No bo to niby była polityka, ale to stało się. Pewnym, no nazwijmy, niektórzy mówią, happeningiem, performensem, który odbił się echem na całym świecie. I wbrew temu, co początkowo obawiano się, są, ja też się obawiałem, że to będzie wykorzystywane przeciwko Polsce, i tak dalej, raczej przeszło to bez większego echa również i w Izraelu, i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia, stało się to już wydarzeniem memowym. I ta gaśnica już nawet w, zaczęła się pojawiać w memach takich tych, tych liberalnych, i tak dalej. Teraz rysunek, nie pomnę gdzie, ale w której z gazecie wyborczej też też gaśnica występuje. Więc y, niewątpliwie akcja gaśniczo-strażacka była takim wydarzeniem, oczywiście dla niektórych oburzającym, i tak dalej, ale w sumie potem wszyscy jakby przeszli do porządku dziennego. Proszę zauważyć, że ta sprawa, która Budziła gigantyczne emocje przez trzy dni. No potem, oczywiście, te rządowe telewizje, i tak dalej, to przykryły. I ja ci jestem ciekaw, czy będzie dalszy ciąg. To znaczy, Krzysztof Bosak, cholera, znowu polityka, nie został odwołany z funkcji wicemarszałka, nawet zastępował marszałka. Yy, narożnicy powstania wielkopolskiego. Nie wiem, czy kolega zauważył. W Warszawie było złożenie wieńców pod grobem nieznanego żołnierza i Bosak reprezentował hołownię. Więc trudno mi sobie wyobrazić, że teraz hołownia nagle, no dobra, złożyłeś wieniec, a teraz cię odwołamy. Chyba tą sprawę zamieciono pod dywan yy, yy, i zobaczymy jeszcze, co z głównym strażakiem zrobią, bo prokuratura miała zbierać te Kwity, ale chyba chyba tam nie znajdą wiele. No i mieliśmy występ też Grzegorza Brauna u Moniki Jaruzelskiej, też jest symboliczne. Ja przypomnę, że Grzegorz Braun kiedyś nakręcił film, moim zdaniem, tendencyjny Towarzysz Generał, ale on wtedy chyba nie miał tego do końca. Chodziło o stan wojenny i tak dalej. I paradoks historii teraz występuje u córki Towarzysza Generała w sensie pozytywnym, to znaczy ona mu daje publicity. <laughs> Więc jeżeli by kolega szukał takich wydarzeń tego typu, no to ja w tym upatruję. No bo były oczywiście jakieś wydarzenia jeszcze sportowe, ja się interesuję sportem, ale nie wiem, czy nasi widzowie się interesują sportem, ale raczej były to przykre doświadczenia, a nie wesołe, bo na przykład upadek polskiej reprezentacji piłce nożnej, a jeżeli już jesteśmy w grudniu, to upadek i chyba schyłek już kariery. Naszych skoczków narciarskich, które przez tyle lat byli w ścisłej czołówce, bo ja uważam, że to już jest powoli koniec, i nie widać następców. Ale to są wydarzenia, jakby rzeczywiście już spoza polityki, chociaż i sport został dotknięty polityką. Przypomnę, że polski resort sportu zajmował się głównie tropieniem sportowców białoruskich i rosyjskich. I niedopuszczaniu do jakichkolwiek zawodów, nawet jeżeli międzynarodowe federacje na to się zgadzały. No i na koniec jest, że na olimpiady też zostali dopuszczeni, chociaż bez flagi i hymnu, i u nas wywołało to oburzenie. Więc w przyszłym roku mamy olimpiadę. I mamy jeszcze możliwość, mimo że upadek polskiej reprezentacji piłki nożnej dla wszystkich był strasznym wydarzeniem, bo niektórzy się tym ekscytują, to okazuje się, że mimo że tak słabo gramy, to jeszcze mamy szansę, żeby zagrać w Mistrzostwach Europy. To jest takim promyczkiem nadziei, aczkolwiek niektórzy mówią, a lepiej, żeby nie zagrali, bo i tak się skompromitują. Yy, śledziłem też wydarzenia tenisowe yy, i tutaj były sukcesy, yy, chociaż bardziej sprzyjam yy, Hubertowi Hurkaczowi niż idę świątek, ale nie będę rozwijał dlaczego. <laughs> yy, także tak to było. Jeżeli chodzi o kulturę, proszę kolegi, no bo też tak co tutaj? Można by powiedzieć, no to dwa wydarzenia może yy, jedno polskie to jest yy, no taki dyskusja wokół filmu Chłopi, bo niektórzy uważają, że ten film Chłopi jest obrazoburczy, yy, że tam jest agenda LGBT, inni się zachwycali, że jednak przypomnienie Reymonta, że jednak yy, pokazano polską prowincję tam w XIX wieku i tak dalej, nie mam zdania na ten temat, no i klęska Ridleya Scotta w filmie Napoleon wybierałem się, ale po tych recenzjach to chyba nie, więc na YouTube sobie obejrzę wojnę i pokój Bondarczuka, gdzie nie ma animacji komputerowej, Napoleon się pojawia rzadko, ale jest takim sfinksem, proszę kolegi, złowieszczym trokim bogiem wojny i to mi bardziej odpowiada. Nie wiem, czy pominąłem jakieś wydarzenie ciekawe, ale pewnie tak. Ale wszystkie... Ale to jest subiektywne podsumowanie, to, to, Oczywiście. To, to wystarczy. Ja tylko a propos sportu się odniosę do tego, że może się skończyć tak, że aby uniknąć kompromitacji nasze miejsce na Mistrzostwach Europy, czym prędzej odstąpimy w Ukraińcom i, i taki będzie finał. No bo to momentami już chyba by było lepiej. Dobrze, myślę, że tutaj postawimy. No bo oni też nie awansowali tak. No ale właśnie I może dzieje też nie Może w geście w geście solidarności nasi kopaczo biegacze, którzy tam właśnie tak chętnie się solidaryzują z Ukrainą. No nie spodziewam się raczej będziemy chcieli wejść do tego, no bo to jednak są pewne granice, ale, ale za to na innych odcinkach idziemy im na rękę. Ale oni, proszę zauważyć, kolego, że oni nie chcą grać już na stadionach polskich. Przypomnę, że szachtar Doniec grał w łodzi i zrezygnował, przeniósł się do Niemiec. To też jest symptomatyczne. No, przeniósł się za swoimi kibicami, zapewne. Dobra, to może tyle. Ten akcent trochę bardziej optymistyczny. Na, kon na koniec dziękuję Państwu za uwagę. Moimi Państwa gościem był yy, redaktor Naczelny Myśli Polskiej Annen Gelgard. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku bądź w tym roku, bo jak program się ukaże w tym roku, no to już możemy zaprosić na inne audycje też w tym roku, czyli 2024. No tak czy owak. No i w tym roku mam nadzieję, że w przyszłym też, niezależnie od tego, jak definiujemy przyszły, czy jako 24, czy jako 25 się spotkamy. Niekoniecznie w Jerozolimie Nowej na przykład. Cóż, to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. W opisie też link do końcika księgarskiego. Polecam się zapoznać jest wiele ciekawych publikacji, w tym i publikacja naszego gościa, po którą muszę tu co prawda się schylić, więc dlatego na chwilę zniknąłem, ale publikacja Roman Dmowski i Trzy Pokolenia Narodowców. No, co prawda już jest po czasie prezentowym, tym świątecznym, ale zawsze można samemu się dokształcić. Czy też są inne okazje na obdarowywanie się wartościowymi rzeczami? Ale też jest wiele, wiele innych, ale, ale dzisiaj pokażę może tylko tą książkę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.